Zaczęło się wszystko ponad 20 lat temu. I nie wiem, jak, kiedy i dlaczego Pan Jezus powiedział do mnie: pójdź za mną. Potem, po latach seminarium, przyjmując święcenia kapłańskie, już, można powiedzieć, jakby nie rozważałem kwestii wyboru kapłaństwo, czy to powołanie moje, czy nie moje powołanie, tylko czułem zawsze, że w tym powołaniu trzeba być wiernym Panu Jezusowi. Sprawia mi, daje mi kapłaństwo wiele radości, z takich najbardziej, można powiedzieć, jakichś radosnych momentów mojego kapłaństwa, to jest posługa sakramentalna. Myślę, że tylko kapłan może przeżyć, czy też czuć taką radość, którą daje rozgrzeszanie drugiego człowieka. Zdaję sobie sprawę ze swojej grzeszności i z moich upadków. Sam też chodzę do spowiedzi, ale kiedy siedzę w konfesjonale i mogę drugiego człowieka pojednać z Panem Bogiem, to czuję taką wielką wewnętrzną radość i wdzięczność Panu Bogu, że wybrał mnie właśnie do takiego jednania ludzi ze sobą.